Zielono mi, biegiem i spacerem wokół Krakowa. Smok wawelski. Pomnik psa Joka. Park Decjusza. Villa Decjusza. Las Wolski. Kopiec Piłsudskiego. Opactwo kamedułów na Bielanach. Klasztor Benedyktynów w Tyńcu. Jesteśmy pod Wawelem, pod rzeźbą Smoka Wawelskiego. Ta rzeźba to jest dzieło profesora Bronisława Chromego. Rzeźba powstała w roku 1969. Mało tego, za mną, proszę spójrzcie tutaj, jest Smocza Jama, czyli mieszkanie smoka. Oryginalna jaskinia jurajska. Wiek tej skały to jest 150 milionów lat. Słuchajcie, natomiast tym smokiem związana jest legenda. Ważne, żeby pamiętać, że ten szewc, który według legendy zgładził smoka, nazywał się po krakowsku Skuba. Natomiast w innych częściach Polski występuje jako dratewka. I według legendy, słuchajcie, tu w tej jaskini mieszkał smok i pożerał wszystko, ale też wszystkich. W związku z czym sprytny szewczyk postawił tutaj u wejścia do jaskini barana wypchanego siarką. Natomiast kiedy głodny smok wypadł ze swojego domu, pożar tego balana, zaczęło go palić w brzuchu, pobiegł do Wisły, cały się napompował i eksplodował. I proszę was, według legendy, od tego wybuchu smoka powstało to zakole Wisły. Wcześniej Wisła płynęła prosto. No i od tego czasu jest też taki niski poziom rzeki, ponieważ tyle smok wypił. Niektórzy mówią, że smok to też była legenda, ale niektórzy z kolei łączą smoka z kośćmi, które możecie znaleźć u wejścia do Katedry Wawelskiej. Natomiast od roku 1937 wiadomo, że są to kości nosorożca, mamuta i wieloryba. Kolejna rzeźba profesora Bronisława Chromego. To jest dzieło wyjątkowe, specjalnie ulubione przez wycieczki, no ponieważ jest symbolem psiej wierności. Pies Jock oczekiwał na swojego pana przez blisko rok, na przełomie roku 90 i 91 po drugiej stronie Wisły. I w roku 2001 profesor Bronisław Chromy upamiętnił Jocka właśnie tym pomnikiem. Widać, że Jock był kochany, bo jest w ludzkich dłoniach. Jadąc wzdłuż Wisły, zachwyćmy się miejską panoramą. Spójrzmy na szklane wieże, wyrastające ponad kamienne mury zamków, odlane z miedzi rzeźby i miejskie parki. Zachwyćmy się nad tym, jak to wszystko współgra ze sobą, rysując nam historię miasta niczym kręgi na pniu. Tak jak drzewo obrasta w nowe warstwy kory, tak Kraków przez wieki obrastał nowymi budynkami, ludźmi, pokoleniami. Profesor Bronisław Chromy był profesorem słynnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a wcześniej studentem Ksawerego Dulnikowskiego. Natomiast to miejsce, gdzie jesteśmy, czyli Park Decjusza, tutaj znajduje się wiele rzeźb właśnie profesora Bronisława Chromego, ale też galeria autorstwa rzeźby profesora. Za mną natomiast znajduje się pomnik z roku 2000, który upamiętnia piwnicę pod Baranami, z którą profesor Bronisław Chromy również był związany. Można rozpoznać parę głów, tutaj można wskazać
Piotra Skrzyniewskiego, czyli głowę piwnicy pod Baranami, głowę w cudzysłowie, prawda, czyli głównego szefa, Czesława Miłosza, czy redaktora Jerzego Turowicza. Dalsze głowy znajdą Państwo tam, po drugiej stronie, czyli w tej muszli, która stała się zarazem galerią autorską rzeźby Bronisława Chorobeńskiego, więc znajdą tam Państwo dalsze dzieła profesora, no ale nie tylko rzeźby, bo też jest tam malarstwo. Co warto wiedzieć, również profesor pisał wiersze. Najsłynniejszy pomnik Chopina to gdzie jest w Warszawie, prawda? Ten w Łazienkach Królewskich. Natomiast ten również jest znakomity. Również znakomity pomnik wykonany przez profesora Bronisława Chromego w 2005 roku. Bronisław Chromy jest znany nie tylko w Polsce, bo jego dzieła znajdują się w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w wielu muzeach, również w Europie. Jesteśmy teraz na Woli Justowskiej przed pałacem Justusa Decjusza. Sama nazwa Woli Justowskiej właśnie od tej osoby. Był to Alzaczyk, który przybył tutaj do Krakowa na początku XVI wieku. Stał się szybko sekretarzem króla Zygmunta I Starego. Zakupił tutaj teren, wybudował sobie dworek w roku 1535. Natomiast kształt, jaki widzimy tego miejsca, tenże pałacyk Decjusza zawdzięcza również późniejszym przebudowom, ponieważ pałacyk został zakupiony później przez rodziny Lubomirskich i przebudowany w roku 1620 za czasów Stanisława Lubomirskiego. Jesteśmy w Lasku Wolskim, przed ogrodem zoologicznym w Krakowie. Jest to jedyny w Europie ogród zoologiczny, który został założony w lesie naturalnym. Tutaj w tym zoo znajduje się 270 gatunków zwierząt i ponad 1400 okazów. No tu jest do oglądania naprawdę dużo. No tu jest piękny las Wolski, tu znajdują się forty, znajdują się pomnik marszałka Piłsudskiego, znajduje się kopiec, no i mnóstwo. No i przede wszystkim świeże powietrze, jakie tu jest. Ogród zoologiczny właściwie w naturalnych warunkach, bo jest w lesie położony, wspaniała rzeka Rudawa, Wisła. No i tu no i wiele tutaj no i pięknych rzeczy, co się można spotkać w dzielnicy u nas. Jesteśmy na szczycie Kopca Piłsudskiego. Pierwotnie miał być to kopiec walki narodu polskiego o niepodległość. Wysokość tego kopca to mniej więcej 34-35 metrów. Losy tego monumentu były różne, ponieważ oczywiście w czasach II wojny światowej był plan zniszczenia kopców krakowskich. W związku z czym w roku 1945 Hans Frank wydał dekret o zniszczeniu kopców. Na szczęście nie zostało to wykonane. Niemniej w czasach Polski Ludowej kopiec był zapomniany. Specjalnie stosowano nazwę kopiec na Sowińcu. Pierwotnie kopiec miał być kopcem niepodległości, natomiast w roku 1935, ponieważ w tymże roku zmarł marszałek Piłsudski, zmieniono nazwę na kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy w środku Lasku Wolskiego, na tak zwanej Srebrnej Górze. Jesteśmy na Bielanach, od koloru habitów ojców Kamedułów, których klasztor znajduje się za mną. Zakon Kamedułów powstał we Włoszech w roku 1012. Jest to zakon o bardzo ostrej regule, mianowicie w ogóle wpuszcza się tutaj ludzi w określonych godzinach do kościoła, natomiast panie mogą wchodzić do środka tylko 12 razy w roku. Kamedułów na świecie pozostało zaledwie 80 i złośliwi mówią, że to dlatego, że mają tak ścisłą regułę, która na przykład wymaga od nich, żeby wstawali o 3:30 rano.
Jesteśmy na podejściu teraz na Srebrną Górę do klasztoru Kamerów na Bielanach. Akurat tutaj po drodze możemy odwiedzić winnicę. Winiarstwo w Polsce teraz się dynamicznie rozwija i można kupić już polskie wina, które są bardzo dobre. A oczywiście są to tereny tutaj należące do Kamerów i jak wspomniałem, jesteśmy na stokach Srebrnej Góry. Opuszczając granice lasu, znów stawiamy stopy na Kostce Brukowej. Gdy już wyjdziemy z objęć natury, chciałoby się spojrzeć na szary kamień, tak bardzo gryzący się z zielenią traw i drzew, z pewną niechęcią. Jednak nie możemy tak myśleć. Tak, natura jest piękna, ale to jak człowiek potrafi na przestrzeni wieków ją sobie uporządkować, ukształtować dla własnych potrzeb, również jest imponujące. Każdy z tych kamieni kładła ręka ludzi, którzy spojrzawszy na nagi kawałek terenu, zdecydowali coś tu postawić. Zostawić coś po sobie dla przyszłych pokoleń. Człowiek też w końcu jest częścią przyrody. Jesteśmy w miejscu, które ma już blisko 1000 lat, w klasztorze benedyktynów pod krakowskim Tyńcu. Klasztor, kolejny klasztor, który ma regułę świętego Benedykta. Miejsce to założono prawdopodobnie w roku 1044. Przed nami kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła i obok kościoła klasztor ojców benedyktynów. W tym momencie mieszka tutaj 33 zakonników. Jesteśmy na wapiennej skale tuż przy rzece Wiśle. Poznawszy to, co do zaoferowania miało nam odwiedzone miasto, podziękujmy mu. Kiedy wieczorem usiądziemy przy stole z długopisem w dłoni. I zanim postawimy nad nim krzyżyk z myślą, że mamy je już za sobą, pomyślmy nad tym, by zamiast tego wziąć jego nazwę w okrąg, jako miejsce, które z chęcią odwiedzimy ponownie.